Witam ponownie, Tomasz Sakiewicz, dziennikarski poker. Dzisiaj naszym jedynym asem, ale bardzo mocnym w tym pokerze jest Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Mówiliśmy bardzo dużo o tym, co dzieje się na Białorusi i w tym kontekście chyba nabiera szczególnej rangi już wizyta Mike'a Pompeo, sekretarza stanu, czyli minister spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych. Nie za długo będzie w Polsce. Panie ministrze, co Mike Pompeo tu przyjeżdża załatwić? Co my chcemy od Mike'a Pompeo? No przede wszystkim ta wizyta będzie potwierdzeniem bardzo dobrego stanu relacji polsko-amerykańskich, tych bilateralnych, choć nie tylko tych takich osobistych pomiędzy członkami naszego rządu, pomiędzy prezydentem Dudą, prezydentem Trumpem, ale też w tym takim wymiarze strategicznym. Pan minister Pompeo, sekretarz stanu Pompeo przyjedzie potwierdzić ten doskonały stan relacji. Oczywiście rozmowy będą dotyczyć także sytuacji bezpieczeństwa. Wiemy, że negocjowana jest umowa dotycząca stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce. Tutaj rolę przewodnią ma pod patronatem pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale Ministerstwo Obrony Narodowej, no bo to jednak tematyka dotyczy wojsk. To, co z naszej perspektywy, z perspektywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, będzie istotne poza kwestią stacjonowania amerykańskich wojsk. To również sytuacja bezpieczeństwa w regionie. Na całą pewnością rozmowy będą dotyczyły aktualnych wydarzeń na Białorusi, bo przypomnijmy, że Stany Zjednoczone też dość mocno zainwestowały, że tak powiem, w relacje z Białorusią. Miała tam miejsce ważna wizyta parę miesięcy temu sekretarza Boltona, bliskiego wówczas współpracownika prezydenta Trumpa. Miały miejsce rozmowy doradców do spraw bezpieczeństwa. Tutaj Polska była inicjatorem tych rozmów. Stany Zjednoczone zdecydowały się też jeszcze przed sytuacją wyborczą na przywrócenie po 2008 roku relacje dyplomatyczne Białorusi ze Stanami Zjednoczonymi były obniżone do poziomu charge d'affaires. Ani Waszyngton, ani Mińsk nie miały u siebie ambasadora. Tutaj zapadła polityczna decyzja o powrocie do tego najwyższego statusu relacji w osobie ambasadora. Co prawda jeszcze ten ambasador, ani jeden, ani drugi nie wyjechał, czekając też na wydarzenia, jakie będą miały miejsce wokół wyborów. Nie wiem, jak będą reagowały Stany Zjednoczone w tym momencie. No, to na pewno, z całą pewnością będzie tematem rozmów na najwyższym szczycie, na najwyższym poziomie tutaj w Warszawie. Również sytuacja na Ukrainie. Z całą pewnością Stany Zjednoczone są mocno zaangażowane we wsparcie de facto reform już na Ukrainie. Militarnie, tylko że robią to w takiej dużej przesłonie, bo tam już bywają amerykańskie wojska na tej Ukrainie. Jako doradcy pojawiają się obserwatorzy wojskowi. Ja tutaj szczególnie chciałbym podkreślać raczej wsparcie amerykańskie w zakresie reform państwa ukraińskiego, bo to jest ważne i z naszej perspektywy najistotniejsze, taka, żeby wykorzystać ten moment takiego geopolitycznego okienka na zreformowanie tego państwa i doszlusowanie Ukrainy do poziomu rozwoju państwa zachodnioeuropejskiego. Jeśli chodzi o nasze wsparcie, myślę, to uczucie ambiwalentne, bo z budową dróg nie wyszło, ale z walką z korupcją nam się udało, bo wspólnie przynajmniej jednego, no tak, myśmy, nawet nie jednego. To chyba marszałek Terlecki też publicznie o tym mówił. Myśmy przestrzegali naszych partnerów wówczas, partnerów ukraińskich wówczas z administracji prezydenta Poroszenki, że być może to nie jest najlepszy pomysł, jak podają media. Pan Sławomir Nowak był zasuflowany przez Leszka Balcerowicza jako doskonały ekspert do spraw budowy dróg. No jak to się skończyło, widzimy. Ja też muszę powiedzieć, że ze smutkiem na to patrzę, choć nie żal mi Sławomira Nowaka, bo jeśli potwierdzą się te zarzuty, jeśli rzeczywiście nie miało to miejsce, no to powinna spotkać go odpowiednia kara. Ale dla takiego imidżu Polski, dla tak, naszych menadżerów, tych, którzy rzeczywiście wykonują fantastyczną pracę, także na Ukrainie, to jest oczywiście zła informacja, bo ja wolałbym budować wizerunek Polski w oparciu o naszych doskonałych ekspertów, a nie o takich, powiedziałbym,
ludzi o wizerunek Polski mieszków, ratuje CBA, że ostatecznie jednak do więzienia trafiają tacy. No, ale to już mówię trochę ironicznie. Wróćmy do wizyty Pompeo i stosunków polsko-amerykańskich. Polacy mają pewien miszmasz co do tej obecności amerykańskiej w Polsce. Tak oficjalnie na papierze to my mamy 4,5 tysiąca w tej chwili wojsk amerykańskich. Umówiliśmy się z Trumpem na kolejny 1000, że zwiększamy, po czym Trump powiedział, że wycofuje wojska z Niemiec i to są już jakieś następne 1000, które mają dojechać z tych wycofywanych. Czyli do tego 4,5 tysiąca dochodzi 1000, który był przed decyzją o wycofaniu i potem kolejne do 5,5, które mają być z tych z Niemiec. To ile tak naprawdę ma być tych wojsk, co to będzie? To będzie jedna dywizja w sumie. Z czego ma się składać ta obecność amerykańska w Polsce? To może najpierw od samego początku, od decyzji też dotyczącej wycofania wojsk z Niemiec. Z naszej perspektywy myśmy też tego nigdy nie unikali. Prezydent Duda podczas swojej ostatniej wizyty w Waszyngtonie mówił o tym otwartym tekstem, także do samego prezydenta Trumpa, że z perspektywy interesu Polski nie byłaby to korzystna decyzja o wycofaniu wojsk z Europy, zwłaszcza z tego regionu. W imieniu partnerów europejskich apelował do prezydenta Stanów Zjednoczonych o niewycofywanie wojsk i częściowo ten apel został przyjęty, bo rzeczywiście niecałość tej wcześniej planowanej liczby wojsk amerykańskich zostaje wycofana z Niemiec. Częściowo rzeczywiście wracają one do, chłopcy amerykańscy wracają do Stanów Zjednoczonych. Musimy wiedzieć też, że to wszystko odbywa się też w ferworze kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Dyskusji o kosztach utrzymania bezpieczeństwa Europy przez amerykańskiego podatnika. No, prezydent Trump Amerykanie twardo, mogą być tu trochę wkurzeni, bo twardo tutaj zawsze mówił, że Europa z podobnym potencjałem gospodarczym jak Ameryka łoży chyba gdzieś tam, nie wiem, 1/3 tego, co Ameryka w sumie. Twardo rzeczywiście prezydent Trump od początku swojej prezydentury stawiał na te 2% PKB i 20% na inwestycje w ramach tych 2% PKB na armię. No nie wszystkie państwa niestety odpowiedziały pozytywnie. My jako Polska uważamy, że bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Jesteśmy na wschodniej flance, więc my te swoje 2% przeznaczamy, a w perspektywie następnych kilku lat chcemy nawet 2,5% na bezpieczeństwo środków realizować. Ci, którzy tego nie robią, na przykład Niemcy, no Amerykanie uznali, że nie będą finansować bezpieczeństwa niemieckiego z własnych funduszy. Chcieliby, żeby tutaj Europa wykazała się pewną solidarnością. Na szczęście te wojska wycofywane z Niemiec, które jak rozumiem mają, to ma być decyzja, takie trochę pokazanie czy pogrożenie palcem, że jak nie chcecie, to proszę bardzo, my nie będziemy wam tego finansować, ale one zostają w dużej części w Europie. Część będzie w Belgii, część będzie w Europie, we Włoszech, na południowej flance, a część rzeczywiście trafi do Polski. Co ważne, poza tym 1000 żołnierzy, choć tutaj jeszcze negocjacje różnego rodzaju trwają i nie chciałbym zdradzać szczegółów. Czyli może być więcej. Zwłaszcza, że tu mówię, Ministerstwo Obrony Narodowej ma główną rolę do odegrania. Jest jeszcze dowództwo, które będzie miało miejsce, które będzie prawdopodobnie umiejscowione w Poznaniu. To jest też taki duży, symboliczny. Bo jak dowództwo, to infrastruktura, służby wojskowe. Ale też nie spodziewałbym się, że to będzie jakieś jedno miejsce, w którym ci żołnierze amerykańscy będą stacjonować. Z tego, co mnie się wydaje, bardziej nam chodzi o to, żeby w różnych jednostkach Wojska Polskiego stacjonowały wojska amerykańskie, tak żeby ta interakcja polskiej armii z armią amerykańską była zachowana, a nie spowodować jakieś wyłączenie jednego miejsca, w którym więc w tym sensie. Nie oszukujmy się, jak są rozproszeni, to jest trudniej wycofać. Jest trudniej wycofać, ale są też bardziej przydatni z perspektywy. Ja nie bo jestem mogą ekspertem ściągnąć swoich kolegów w różne miejsca. Od spraw wojskowych, no ale to wzmocnienie ewidentnie następuje. Pamiętajmy, że w 2015 roku, wbrew temu, co dzisiaj mówi tutaj strona opozycyjna, że to w zasadzie oni wszystko załatwili już tam, prezydent Komorowski będąc w Waszyngtonie, jak rozumiem, opowiadając o bigosowaniu, załatwił
załatwił tą obecność. To jest nieprawda. Ja pamiętam rok 2015 i pierwsze rozmowy, najpierw z sekretarzem NATO, pana prezydenta Dudy, później też z Amerykanami. To nie była łatwa, to nie było łatwe zadanie. I administracja natowska, i Amerykanie, zwłaszcza partnerzy zachodnioeuropejscy, byli bardzo wstrzemięźliwi wobec ewentualnego przesuwania obecności najpierw natowskiej, a później też amerykańskiej na terytorium, jak oni to postrzegali, byłego bloku sowieckiego, bo niestety w głowach jeszcze niektórych zachodnich polityków tak to trochę funkcjonuje, prawda, nie drażnijmy Rosji i tak dalej. Myśmy starali się przekonywać, że to Rosja jest tutaj czynnikiem agresywnym. To Rosja uzbraja Kaliningrad i to Rosja nam, jako nie tylko jako Polsce, ale jako Sojuszowi Północnoatlantyckiemu i interesom też naszym transatlantyckim zagraża. To wymagało gigantycznej pracy. Naprawdę. Prezydent przed szczytem NATO objechał większość z naszych partnerów. Wielu z nich dopiero w trakcie rozmowy przekonywało się przy zarysowaniu całych geopolitycznych zagrożeń do tej decyzji. Najszybszą lekcję dostała Hiszpania, która wydawała się, że leży tak daleko od Rosji, że w ogóle to ich nie interesuje. No i potem okazało się, że służby rosyjskie były zaangażowane w próbę rozbicia jedności Hiszpanii. Hiszpanie sami ich aresztowali, zresztą we współpracy z policją francuską. No to mieli taką lekcje dzisiaj, jak się rozmawia z Hiszpanami, to oni pamiętają, kto im chciał rozwalać ich terytorium. Tak, jak pamiętamy historycznie, rzeczywiście Rosja, jeszcze wcześniej Związek Radziecki, bardzo aktywnie oddziaływał też na sytuację wewnątrz hiszpańską przed II wojną światową, także oni mają upatrzony ten kierunek, ale to nie tylko Hiszpania, w wielu różnych miejscach destabilizujące działania Rosji. Czy te komunizujące ruchy w Katalonii rzeczywiście grały jeszcze po upadku Franco na Związek Sowiecki? Jest pewna tradycja, ale chyba dzisiaj chodzi o coś innego. No tak. Przecież nie o szerzenie komunizmu, tylko o osłabienie Unii Europejskiej. Destabilizacja, rozbicie. I to nie tylko w Hiszpanii, w wielu innych państwach dostrzegalne są też te destabilizujące ruchy Rosji, ale to może wśród wojskowych, wśród części establishmentu. Ale pamiętajmy, że rok 68 wyhodował całe wielkie pokolenie działaczy, polityków, komentatorów, dla których Związek Radziecki, komunizm, a później jego następczyni, jaką jest Rosja, no jest jakimś takim punktem odniesienia i naprawdę przez te blokady wewnętrzne w głowach czerwonych brygad, które finansowane, wspierane przez Rosję, były organizacją, ale najsłynniejszą organizacją terrorystyczną w Europie. Właśnie, ale przy wszystkich tych blokadach, przy wszystkich tych problemach udało się przekonać, mówię, dzięki tutaj sprawnej akcji dyplomatycznej, ale przede wszystkim takiej mrówczej pracy po prostu, od spotkania do spotkania każdego z decydentów przekonywaliśmy. Udało się to osiągnąć. Mówię, głównie tutaj Kancelaria Prezydenta przy wsparciu rządu, pana premiera, wcześniej pani premier, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I te decyzje dzisiaj są, wydaje mi się, że bardzo pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo państwa polskiego. Sam fakt posiadania wojsk amerykańskich już zmienia naszą sytuację bezpieczeństwa. Teraz dyskusja dotyczy statusu tych ewentualnych baz, liczby. To oczywiście jest, ale jesteśmy już, że tak powiem, za drzwiami, dyskutujemy już o tym, jak to będzie konkretnie wyglądało, a przez ostatnie 30 lat dyskutowaliśmy, czy to jest w ogóle możliwe. Tak samo zresztą jak z wizami, prawda? 30 lat nasi poprzednicy dyskutowali, że nic się nie da, a tu się okazało, że przy wsparciu natury politycznej, bo nie oszukujmy się, że to nie jest tylko efekt obniżenia. Tutaj był ogromny wysiłek polityczny, był widoczny. A ja chciałem zapytać jeszcze jedno, czy my zdążymy z tymi wszystkimi umowami do końca prezydentury Trumpa, bo wprawdzie nawet jeżeli przegra wybory, to kończy w styczniu dopiero, więc jest pół roku, ale będzie mu już dużo trudniej, gdyby okazało się, że on nie wygra. No dzisiaj Joe Biden ma 10% przewagi, chociaż z tego, co słyszałem, to jego stan zdrowia może być na finale kampanii poważnym obciążeniem. I Trump na to być może jakoś tam po cichu liczy. No ale to wtedy go zastąpi Michelle Obama, bo ten układ tutaj się tak wygląda, że tak naprawdę rządy w Stanach może przejąć Michelle Obama. Czy
czy będzie kontynuacja tej polityki? Tak krótko już, bo mamy minutę. Jasne. W moim przekonaniu, tak jak obserwuję politykę amerykańską w ostatnich kilkudziesięciu latach, ona jest jak wielki statek, który czasami zmienia kursy, ale, ale robi to w sposób powolny. I nawet jakakolwiek ewentualna zmiana w administracji, w moim przekonaniu na tym odcinku nie powinna spowodować większych zmian. To będą, jeśli już to kosmetyczne zmiany. Natomiast z tego, co wiem, te negocjacje są już bardzo, bardzo zaawansowane i to jest perspektywa... Kwestia kilku tygodni. Tak, tak, do finalnego ich zakończenia. Ale też pamiętajmy, że do wyborów amerykańskich jest jeszcze trochę czasu. Ta kampania tam się toczy. Tak. Nie jest przesądzony Trump żaden wynik. Teoretycznie w sondażach przegrał w ogóle ostatnie wybory, tylko że system amerykański spowodował, że nie... wygrał. I on wejdzie mocno tu liczna Polaków. Te swing state to już jest w tej chwili 5-6 stanów, których Polacy stanowią między szczególnie. My w każdym razie śledzimy bardzo uważnie kampanię. Zresztą chyba każdy państwo na świecie kampanię wyborczą na w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, że Andrzej Duda się wybra do Michigan, Pensylwanii, Wisconsin, Ohio, to znaczy tam, gdzie Polonia przeważa? Czy możemy się spodziewać takiej wizyty? To już tak króciutko na koniec. Nie znam kalendarza pana prezydenta, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. No na pewno teraz po zakończeniu tego okresu wchodzenia w drugą kadencję jest budowany kalendarz nowych wizyt. No, każdy nowo wybrany prezydent realizuje nowe wizyty, ale i również druga kadencja wcale to jest nie też... wykluczony gdzieś w październiku. Wszyscy wiemy, że pan prezydent jest bardzo zaangażowany na odcinku amerykańskim, więc ja też oczywiście nie mogę wykluczyć, że w perspektywie następnych kilku miesięcy wizyty i na tamtym kontynencie się odbędą. Raczej stawiałbym, że zacznie pan prezydent od kierunków europejskich. Sam zresztą wskazywał miejsce swojej pierwszej wizyty Włochy. I to miały być Rzym i Włochy, tak. Bardzo dziękuję. Wiceminister Spraw Zagranicznych Marcin Przydacz był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo, zapraszam na program W Punkt. Dziękuję.